Zastanówmy się, co się stanie z medianą i średnią, kiedy zmienimy jedną z danych. Spójrzmy na taki przykład. Grupa czterech przyjaciół lubi chodzić na kręgle i każdy z nich zapisuje swoje najwyższe wyniki w pojedynczej grze. Wszystkie ich najwyższe wyniki mieszczą się w przedziale pomiędzy 180 i 220, z wyjątkiem Adama, którego najwyższy wynik wynosi 250. Adam rozegrał świetny mecz. I uzyskał wynik 290. Jak poprawienie wyniku Adama wpłynie na średnią i medianę? I jak zwykle, zatrzymajcie ten film i zastanówcie się samodzielnie, jak to obliczyć. No dobra, zastanówmy się najpierw, co nam mówi to zadanie. Mamy czworo przyjaciół, i wszyscy oni zapisują swoje najlepsze wyniki. W takim razie będziemy mieli cztery liczby cztery wyniki pomiarów. Każdy z przyjaciół będzie miał jedną liczbę oznaczającą jego najlepszy wynik. Tu będzie najmniejszy z czterech najlepszych wyników, tutaj drugi w kolejności, tu drugi najwyższy i tu najwyższy. Zobaczmy, jakie tu mogą pojawić się liczby. Wszystkie ich najwyższe wyniki mieszczą się w przedziale pomiędzy 180 i 220, z wyjątkiem Adama, którego najwyższy wynik wynosi 250. Czyli, zanim Adam rozegrał ten doskonały mecz, Wyniki wyglądały tak: najniższy wynosił 180, Adama najlepszy wynik to 250. Jeżeli nie weźmiemy pod uwagę Adama, to wśród pozostałych trzech wyników najwyższy to 220. No i nie wiemy, jaki tu jest wynik. Jak wyglądały wyniki po tym, jak Adam rozegrał super mecz i poprawił swój wynik na 290? Tej pierwszej osoby najlepszy wynik nie zmienił się. Tej drugiej osoby najlepszy wynik również się nie zmienił. Tej trzeciej osoby najlepszy wynik też się nie zmienił, ale wynik Adama zmienił się. Zamiast 250 wynosi on teraz 290. Pierwsze pytanie brzmi: czy wpłynęło to na zmianę mediany? Pamiętajcie, że mediana to wartość środkowa. Jeżeli szukamy mediany w zbiorze czteroelementowym, to jest to średnia z dwóch liczb środkowych. Musimy obliczyć średnią z tych dwóch liczb. Z tego znaku zapytania, obojętnie ile on wynosi, i z tego 220. Średnia z tych dwóch liczb to nasza mediana. Jak obliczymy medianę w tym drugim przypadku, po uzyskaniu przez Adama lepszego wyniku? Ciągle mamy cztery liczby i dwie środkowe to ciągle są te same liczby. Obojętnie jaki był wynik tej osoby, ten znak zapytania nie zmienił się. Czyli mediana również się nie zmieni. Mediana to ciągle 220, dodać znak zapytania i podzielone przez 2. Połowa drogi pomiędzy znakiem zapytania i liczbą 220. I jej wartość się nie zmieni. Zastanówmy się teraz nad średnią. Jak obliczamy średnią? Obliczamy sumę wszystkich wartości, dodajemy te wszystkie liczby i dzielimy przez 4, bo mamy 4 dane. W tym drugim przypadku również obliczamy sumę z tych czterech liczb i też ją dzielimy przez 4. Która suma będzie wyższa? No cóż, pierwsze trzy liczby są identyczne, ale czwarta liczba w drugim szeregu jest większa. 290 jest większe niż 250, czyli jeżeli weźmiemy sumę tych czterech liczb i podzielimy przez 4, to otrzymamy w wyniku większą wartość niż suma tych czterech liczb podzielona przez 4, bo suma w drugim przypadku będzie większa, czyli średnia wzrośnie, czyli mediana pozostanie bez zmian, a średnia wzrośnie. To zdanie mówi, że obydwie liczby wzrosną. To nieprawda. Mediana wzrośnie? To nieprawda. Mediana się nie zmieni. Średnia wzrośnie, tak, to prawda, a mediana pozostanie bez zmian. To jest prawidłowa odpowiedź. Gdybyśmy chcieli uzyskać bardziej konkretne wyniki naszych rozważań, to możemy za znak zapytania podstawić jakąś liczbę. Może to być na przykład 200. Powiedzmy, że taki właśnie jest wynik tej osoby. I okaże się po takim podstawieniu, że wychodzi to samo. Mediana to będzie liczba w połowie drogi pomiędzy tymi dwoma wartościami. Wybrałem 200, ale może to być jakakolwiek liczba pomiędzy 180 i 220. Jeżeli zamienimy na nią znak zapytania, to wyraźnie widać, że mediana się nie zmieni i wyraźnie widać też, że średnia wzrośnie, bo zwiększymy sumę wszystkich wartości, wszystkich wyników o 40. I wystarczyło do tego zwiększenie tylko jednej liczby, w tym przypadku ostatniej, najwyższej.